Dobry wieczór Państwu. Z arena w Schalke w Gelsenkirchen witają Adam Nawałka, Janusz Basała i 50. mecz Wisły Kraków w europejskich pucharach. Doskonały moment na to, by jubileusz świętować udanym spotkaniem rewanżowym trzeciej rundy Pucharu UEFA. Wisła, Schalke. Tom Henning Øvrebø, 36-letni arbiter z Norwegii, z zawodu psycholog od 8 lat, sędziujący mecze FIFA, poprowadzi dzisiejsze zawody. Ławka rezerwowych gospodarzy Rudi Assauer oraz menedżer zespołu Neubart. A to skład Schalke w bramce z jedynką Rost. W obronie grają 6 Hajto, 12 Hugdalem, 3 Matejan, 2 Van Kerkhoven. Linia pomocy 8 Beme, 20 Poulsen. Z numerem 7 Andreas Möller, z 14 Asamoah. I w linii ataku Ebbe Sand i Emile Lokondo-Mpenza. Bardzo ofensywnie usposobiona dzisiaj jedenastka z Gelsenkirchen. 3 zmiany w porównaniu z meczem sprzed 12 dni. Zgrają Van Kerkhoven, Matejan i Andreas Möller. Skład Wisły Kraków. Bramce 30 Angelo Ik, 4 Marcin Baszczyński, 6 Głowacki, 18 Job, 3 Stolarczyk. W pomocy 10 Uczej, 16 Strąg, 2 Szymkowiak, 5 Kosowski, 9 Żurawski, 31 Kuźba. A więc bez zmian w porównaniu z ostatnim meczem pucharowym krakowskiej Wisły wszyscy deliberowali, czy Paweł Strąg, bardzo utalentowany piłkarz, będzie odpoczywał w tym spotkaniu. Henryk Kasperczak postanowił jednak dać mu kolejną szansę i dziś Szymkowiak gra właśnie ze Strągiem. Czerwone stroje Wisła Kraków, biało-niebieskie Schalke. Ponownie Nigeryjczyk, Kaloucze. Dobra akcja, Kuźba zagrywa do Kosowskiego, sam przed bramką. Kosowski jeszcze, brawo Rost, pierwsza okazja dla Wisły, oby zapowiedź kolejnych sytuacji stwarzanych przez drużynę Henryka Kasperczaka. Doskonała sytuacja, to prostopadłe podanie. Kamil doszedł do dobrej sytuacji strzeleckiej, próbował wydryblować bramkarza, natomiast niestety ten zachował się bardzo dobrze, wybił piłkę spod nóg Kamilowi. Matejan do środka, tu świetnie ustawiony Szymkowiak. Szymkowiak ponownie znakomicie znajduje w polu karnym Kuźba, czeka na piłkę Kosowski, ach, Kuźba próbuje strzelać. Też 2-3 dobre okazje, teraz podaj do Żurawskiego, strzał i nie ma bramki. Na spalonym najgroźniejszy napastnik Wisły, za moment zobaczymy, czy rzeczywiście tak było. Gracze z Gelsenkirchen grają troszeczkę słabiej, ale teraz odpowiedź, Schalke, wspaniałe podanie Mellera, Samoach! I niestety nie ma go, nie, tak, tak, chciałem powiedzieć, niestety gol, nie ma gola, jest spalony, ale podanie świetne. Mpenza w polu karnym, kapitalnie odegrał mu piłkę Möller, za moment to zobaczymy jeszcze raz ta sytuacja. O, moment podania, Samoa też był na spalonym. Kosowski, dopiero teraz Kosowski włączył się do tej akcji. Kosowski powinien popędzić, zagranie jednak na środek pola karnego. Za moment będzie Żurawski, strzela i gol! 1-0 w Schalke, Wisła prowadzi Maciej Żurawski. Świetna akcja oszczędzająca. Maciej Żurawski dojrzał tutaj wychodzącego Żurawskiego na pozycję. Kosowski dojrzał go, świetne dośrodkowanie, dokładne, i Żurawski zrobił to, czego oczekujemy. Tak się cieszy sektor Wisły. Wisła prowadzi w Gelsenkirchen 1-0. Czaił się tam przez moment za plecami Hajty Kosowski, ale później wspaniałe dośrodkowanie. Widzą Państwo, wybiega na czystą pozycję Żurawski, strzela i Rost bezradny, i Wisła w 40 minucie prowadzi Schalke 1-0. Rost próbował skrócić. 4 minuty teraz akcja, Mpenza! Mpenza i nie ma gola! Brawo dla obrońców Wisły, brawa dla Jopa. Angelo Ik nie faulował Mpenzy. Mpenza jest zupełnie innego drużyny z Schalke. Byłemy i przy piłce ciągle. I gol! Tomasz Hajto! 1-1. Jak oni nie utrzymali? Brakowało 3,5 minuty do zakończenia pierwszej połowy. Jest 1-1. Było tak pięknie, tak dobrze, ale Hajto po raz kolejny pokazał, że dzisiaj ma wielką ochotę zagrać w ataku, postraszyć swoich byłych kolegów z polskiej ligi, no i strzelił bramkę na 1-1. Wydawało się, że sytuacja pod bramką Wisły już jest zażegnana. Niestety obrońcy stracili czujność. Tomek Hajto doszedł do piłki. Zbyt krótko wybił ją Job. Bramka. Krótki ruch, Angelo. Piłkę. Krótki ruch, niestety. Tutaj należy tą bramkę obwinić bramkarza. Jak są skoncentrowani, jak... I teraz Poulsen niepilnowany! Powtarza się historia, nie chcieliśmy tego mówić, bo nie chcieliśmy prowokować losu, ale druga połowa, początek meczu ligowego z Legią, czy mecz
Druga połowa meczu z Parmą, druga połowa, początek meczu z Schalke w Krakowie. Zachęca piłkarzy, by swoich kolegów, by podbiegli bliżej bramki. Rosta, uwaga i gol! Gol, gol, gol! Wisła Schalke 2-1. Kalucze! Wspaniałe uderzenie głową Kalucze. Wiślacy znani są ze stałych fragmentów gry. Świetne dośrodkowanie Kamila Kosowskiego. Piłka uderzona z dużą rotacją. Kalo Uche świetnie wyskoczył. Wspominaliśmy w pierwszej połowie o tym elemencie gry. Uche, że jest naprawdę doskonały i tutaj wszystko było tak jak w książce. Podanie Kosowskiego. Uche znakomicie znalazł się tam przed Matejanem. Uche, brawo. Kalo Uche, jeden zwód, drugi. Dośrodkowanie, Kuźba zostawia piłkę Żurawskiemu. Żurawski, 15 metr. Słupek! Ach, jak blisko było trzeciej bramki dla Wisły. Kapitalna akcja Wiślaków. Maciej Żurawski trafia w słupek. Podobnie jak w pierwszej połowie, Maciek Żurawski starał się strzelić prawą nogą, tym razem po bliższym słupku. Bebe! Biega tam Agali, Ebe Sand, brawo Angelo Ig, jeszcze raz Ig, świetnie, czysto wybrał tę piłkę, to się nazywa naprawić swój błąd z pierwszej połowy, brawo Ig, a teraz Wisła kontratakuje, na lewej stronie Kosowski, poczeka na podanie Żurawski, Żurawski przejmie piłkę, nie, ale jest tam ustawiony Kuźba, zagra na prawo, nie, Kuźba jeszcze trzyma piłkę, po co mógł strzelać prosto w ręce Rosta, szkoda tej akcji, naprawdę, naprawdę. Schalke 2-1, Andy Meller, bardzo źle, ach, oddał piłkę za darmo, Kalucze. Niedobrze, Pęza, dośrodkowanie. Dziękujemy Ci, Wiktorze Agali. Inaczej tego nie potrafię, Adam. Będzie Żurawski środkiem, Pater, wbiega z prawej strony Baszczyński, Pater, zagraje na prawą stronę, Baszczyński, płasko był tu Żurawski, ale wyjaśniona sytuacja, Pęza błąd, Żurawski sam i gol! Gol, 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 Wisła 3-1, Wisła prowadzi na Schalke 3-1, to prawda, to prawda. Tego właśnie brakowało. Bardzo dobra akcja Wiślaków. Grzesiek Pater pokazał się z dobrej strony. Świetne dośrodkowanie i to, co miał zrobić Maciek Żurawski. Kapitalnie strzelił po raz kolejny prawą nogą i prowadzimy 3-1. Tak się cieszą kibice z Krakowa. Wisła prowadzi 3-1 na Arena of Schalke. 5 minut do końca meczu. Drugie cygaro Rudiego Assauera. Chyba nic złego się, Adam, nie może stać dzisiaj, chociaż gramy z niemiecką drużyną, z czwartą drużyną Bundesligi. Gra wicemistrz Polski, jak przyjemnie patrzeć na to. Zobaczymy, czy Wiślacy jeszcze czymś ukażą. Tak jest, dobra akcja. Żurawskiego podaje do Szymkowiaka. Szymkowiak, Kosowski prawą nogą, głową gol! 4-1! Schalke Wisła 1-4! Schalke 1-4! Schalke 1-4! W lutym Wisła gra w czwartej rundzie Pucharu UEFA. Cudowna, wspaniała kontra Krakusów. Wisła znokautowała Schalke. Świetny, szybki atak. Mirek Szymkowiak tutaj zachował się naprawdę kapitalnie. Doszczek. Wspaniałe podanie Żurawskiego. Do Szymkowiaka Mirek, doszczek Kamila Kosowskiego. Wprawdzie bramkarz obronił strzał pierwszy Kamila, ale dobitka głową była bardzo skuteczna. Zależy do czołowych ekip Bundesligi. Z pewnością. Koniec, proszę Państwa, koniec, koniec. To naprawdę najpiękniejszy piłkarski miesiąc w tym roku. Grudzień. Wisła awansowała do czwartej rundy, do 1/8 finału. Cudowny mecz piłkarzy Henryka Kasperczaka. Po takim meczu, Adam, chce się żyć, chce się być w polskiej piłce. Naprawdę doskonałe spotkanie. Po awansie Polaków na Mistrzostwa Świata z pewnością brakowało nam sukcesu, jeżeli chodzi o piłkę klubową. Wisła zagrała doskonałe spotkanie, świetnie przygotowany zespół pod względem taktycznym, fizycznym przez trenera Kasperczaka.